Zmiana przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz nowe przepisy zawarte w ustawie o wodach polskich sprawiły, że opłata za wody opadowe dotyczy od 2019 roku zarządców i właścicieli wszystkich nieruchomości. Dobra wiadomość w tym wszystkim jest taka, że po zmianie przepisów jednostkowa cena za odprowadzanie deszczówki jest niższa niż dotychczas. Dotychczasowe opłaty obowiązywały tylko Zarząd Dróg i Zieleni jako największy udziałowiec powierzchni uszczelnionych i spółdzielnie mieszkaniowe i zakłady przemysłowe. Nie obejmowało to domów jednorodzinnych, czyli takiej zabudowy niskiej. No niestety od sierpnia ubiegłego roku wody opadowe zmieniły nazwę ze ścieków opadowych i już ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę ich nie obejmuje, aczkolwiek usług nie przestaliśmy świadczyć i nadal obowiązują. Tam w większości przypadków umowy aneksowaliśmy w związku z tą zmianą. Po prostu inna podstawa prawna świadczenia usługi funkcjonuje i także to nie jest nowe. Od nowego roku 2018 weszły dodatkowo opłaty za usługi wodne i po prostu koszty działalności związanej z odprowadzaniem wód opadowych musimy pokryć przychodami niezbędnymi na podstawie umów cywilnoprawnych. Prezydent miasta na podstawie jednej z uchwał Rady Miejskiej Suwałk wydał na koniec grudnia 2018 roku zarządzenie ustalające opłaty za wody opadowe. Niestety w przepisach regulujących kwestie odprowadzania wód nie znalazło się upoważnienie dla samorządowców do zastosowania jakichkolwiek wyjątków dla właścicieli prywatnych budynków mieszkalnych, na których ten obowiązek do końca 2018 roku nie ciążył. Ostatecznym płatnikiem zobowiązań są przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Jesteśmy obciążeni opłatą za usługi wodne dla Wód Polskich, dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego. Dla średniej wysokości opadów liczonej z ostatnich 10 lat, bo to jest to opłata stała i zmienna, to według naszych wyliczeń, to jak dotąd nasze wyliczenia potwierdzały Wody Polskie, to jest to około 720 tysięcy złotych dla miasta, także rocznie. Także to jest znaczący udział dodatkowy, to ta opłata za usługi wodne. Mimo tego, że doszła ta dodatkowa opłata, ale dlatego, że zwiększa się udział powierzchni uszczelnionych tak zwanych i ustawa prawo wodne nie wyłącza żadnych powierzchni uszczelnionych w granicach administracyjnych miast, i więc tutaj dojdzie zabudowa jednorodzinna, to stawki za usługi wodne nasze ulegają obniżeniu z nowym rokiem. Także tutaj stawki będą niższe. Dla przykładu, dla wód trafiających do zlewni Czarnej Hańczy opłata za metr sześcienny deszczówki spadła z 2,40 do 2,17. Za deszczówkę odprowadzoną do gruntu opłata spadła ze złotówki i 65 groszy do złotówki i 59 groszy za metr sześcienny. Naturalne jest, że płacimy za wszystkie usługi komunalne, dostawy wody, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów. Od stycznia ten katalog rozszerzył się o opłatę za wody opadowe pochodzące z tak zwanych powierzchni uszczelnionych. To jezdnie, chodniki, parkingi. Co jeszcze? Powierzchnia uszczelniona to jest powierzchnia wyłączona z biologicznego użytkowania tak zwanego, czyli nie obsadzona roślinnością, może tak w skrócie. Czyli ustawa nie wyłącza dachów, nie wyłącza żadnych podmiotów, czyli nie wyłącza ani budynków jednorodzinnych, ani zakładów przemysłowych, ani budynków wielorodzinnych, czyli nie wyłącza niczego w granicach administracyjnych miast. Wpływy za odprowadzanie deszczówki nie wzbogacą komunalnych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, bowiem pieniądze te trafią do spółki Wody Polskie, a różnica pomiędzy naszymi wpłatami a należnością przekazywaną do Wód Polskich zostanie spożytkowana na należyte utrzymanie systemu kanalizacji deszczowej.